Witam Cię, Darku, i zapraszam Państwa na wspaniały mecz. Komentowanie takich meczów to świetna praca. No, dzisiaj masz okazję sobie pogadać. Semir Stilić, Bogucki. Ależ akcja! Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Nieudany strzał, za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Bardzo dobre podanie. Strata w ataku. Polak. Dobry przechwyt. Uniemożliwienie ataku rywalowi. Kontynuują atak. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Semir Stilić. Łukasz Garkuła. Podał do partnera. O, ładnie to zrobił. Ładnie wymieniają podania. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Zmarnowali ten rzut rożny drużyna przeciwnika przy piłce. Pięknie podał. Wymiana podań między dwójką graczy. Doskonale. Dobra okazja. Jest! Znakomicie! Bardzo ładnie rozegrali tę akcję. Świetna seria podań pod bramką przeciwnika. Dudka. Bonoza. Znakomicie gra głową. Zobaczymy pewnie dzisiaj sporo dośrodkowań właśnie do niego. Bogucki. Ładne zagranie. Ale znakomicie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Kapitalna wrzutka. Dobrze, dobrze. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Strzela. Ależ spudłował. Źle przyjął piłkę i nieczysto strzelił. Piłka opuszcza boisko i za moment rozpocznie bramkarz. Jorge. Bogucki.
Czy to wykorzysta? Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Rozpoczną grę od rzutu z autu. Wspaniała wrzutka, wybijają piłkę. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Nieporozumienie i strata piłki. Arkadiusz Głowacki teraz. Bogucki. Świetnie zagrał. Czy to wykorzysta? Jest bramka. Mamy remis. Powtórce będzie widać, jak ładnie rozegrali ten atak. Świetna akcja całego zespołu. Oddał piłkę. Czy utrzyma się przy piłce? Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają. Zdecydował się na strzał. No gdyby nie on, byłby gol. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Źle wykonany rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. Ryzykownie, ale udanie. Dostrzegł partnera. To był ewidentny faul na polu karnym. I będziemy mieli rzut karny. Łukasz Gargula. Do kogo zagrywał? Aut dla rywali. Hanzel. Polak. Ma miejsca, by wrzucić w pole karne. Ach, kapitalne podanie. Czy to wykorzysta? Wybija, ale piłka wciąż w polu. 1-1 to rezultat po pierwszej połowie. Wyrównane spotkanie w tej pierwszej części, wynik remisowy. Popatrzmy na statystyki. Naprawdę rzeczywiście zacięty mecz. Dudka. Semir Stilić. Bogucki. Ta. Pum, 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 pum. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Brawo, ładnie, piętą. Świetne podanie. Jest szansa. Wydawało się, że to będzie nieunikniony gol, ale minimalnie obok bramki. Łukasz Gargula. Dobre zagranie. Ach, szkoda. Przenieśli grę z własnego pola karnego. No, udało się przejąć. Dobrze dograł. Czy to wykorzysta? Oddalają grę od strefy obronnej. Wybili, odetchnęli, ale tylko na moment, bo rywale znowu przy piłce. Doskonale zagrał. No i mamy centrę w pole. Dzięki tej bramce prowadzą. Proszę, wyfrunął w górę jak ptak, a uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania w grze głową. Ale surowe było to wykończenie. Ogromna radość kibiców. Próbują ataku bokiem boiska. No, żarło, ale... Semir Stilić.
Brocchi. Znakomicie, w tempo. Może być groźnie. Obrona wybiła piłkę. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Czy to wykorzysta? Dośrodkowanie w pole karne? No lepszej sytuacji nie może sobie wyobrazić. Mógł dobić rywali. Na boisku pojawia się kolejny napastnik. Dobre posunięcie trenera. Nie było już na co liczyć, że sama sytuacja się odwróci. Zobaczymy, jaki skutek przyniesie ta zmiana. Hanzel. Precyzyjne podanie. Czy to wykorzysta? Piłka w siatce. Brawo. Remis. No proszę, mamy powtórkę. Kto by się spodziewał, że wyrównają? Tak, zbyt wcześnie myśleli, że mają zwycięstwo w kieszeni. Tymczasem tracą bramkę, ależ rozwija się nam ten mecz. Dudka. Jorge. No, dobra okazja będzie. Świetna współpraca. Niebezpiecznie w polu karnym. Gwizdek sędziego. No i będziemy mieli rzut karny. Karny! No, szansa na zmianę remisowego rezultatu. Ale z drugiej strony, Darek, nawet najwięksi piłkarze w historii potrafili się pomylić przy rzucie karnym. Jest szansa. Popatrzmy, w obu drużynach pojawią się, zdobywają bramkę. Nie dość, że skutecznie, to pewnie wykonał ten rzut karny. Wiesz, to się wydaje oczywiste, że on musiał strzelić karnego, ale zawsze są nerwy. Strzelił nie do obrony. Semir Stilić. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Dudka. No i piłka wyszła poza pole gry. Aut na wysokości pola karnego, jeśli dobrze to rozegrają, mogą zaskoczyć obronę. No jestem zdziwiony tym, że tak wysoko prowadząc, trener zdecydował się na wprowadzenie kolejnego napastnika. Może chce zmieść z powierzchni przeciwnika. Horvat. Skutecznie dograł do kolegi. Ale gol, myślę, że przesądzający o losach tego spotkania. No i drugi gol na jego koncie. Zapowiada się na hat-tricka. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. Polak. Dobra pozycja do oddania strzału. Świetna akcja w obronie. Dudka. Semir Stilić. Łukasz Gargula. Semir Stilić. Ładne podanie. Uderzenie, a jednak bramka! Ach, zrobiło nam się bardzo ciekawie. To ważny gol. Może zmienić losy tego spotkania. Bramka, którą właśnie oglądamy, prawdopodobnie da im zwycięstwo w całym meczu. Fantastyczna walka. Koniec meczu, już nic się nie zmieni. Końcowy rezultat 4-3. Długo przyszło nam czekać na rozstrzygnięcie w tym spotkaniu, ale się doczekaliśmy. Tak, ale to jak piosence. I to już koniec, możemy iść.
Właściwie więcej o tym meczu nie powiem. Było nam miło spędzić z Państwem ten czas. Żegnają Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.